Marka Jezus, odcinek 88, 8 rozdział Ewangelii Marka, wersety 27-30, przełomowy moment w Ewangelii Marka. Bardzo proszę, posłuchajcie. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I kochani, bardzo prostą modlitwę dzisiaj, do bardzo prostej modlitwy chcę was zaprosić. Chcę was zaprosić do tego, żeby usiąść sobie z tym słowem, otworzyć, spokojnie przeczytać, poprosić Ducha Świętego o łaskę takiej wewnętrznej prawdy. Wewnętrznego takiej przejrzystości w tym spotkaniu z Jezusem, na które idziemy. I obraz, no to jest bardzo prosty obraz. Jest grupa kilkunastu uczniów, kilkunastu mężczyzn. Widać, że dwunastu z nich to uczniowie Jezusa i Jezus, który jest jakimś ich nauczycielem. Możemy się trochę poprzyglądać. To jakoś pewnie wygląda, jak między wioskami gdzieś idą i widać tą różnicę, że jeden jest nauczycielem, a reszta to uczniowie. W jakichś gestach, w jakimś zachowaniu. No tak to było po prostu. Jezus był ich mistrzem, oni byli jego uczniami. Postarajmy się to jakoś uchwycić, czy damy radę to sobie wyobrazić, jak to widać. Gdzieś między wioskami, po polach gdzieś przechodzą. Na to sobie popatrzmy i zobaczmy, jak w którymś momencie ten Jezus tą grupę ludzi zatrzymuje, żeby z nimi porozmawiać. I prośba, jak zwykle, jak już sobie tą scenę wyobrazimy, to poprośmy, Panie Jezu, ja bym chciał Cię lepiej poznać. Daj mi taką łaskę, żebym Cię lepiej, tak wewnętrznie, tak sercem, żebym Cię lepiej poznał, żebyśmy mogli po tej modlitwie powiedzieć, że jesteśmy bliżej siebie, Ty mnie, ja Ciebie. I pierwszy punkt, opinia innych. I spróbujmy posłuchać takiego pytania, jak Jezus mówi do tych swoich uczniów, co ludzie o mnie gadają? Co o mnie mówią ludzie? I możemy sobie wyobrazić bardzo dobrze Jezusa, który przy mnie też staje, przy mnie, przy Tobie, przy nas i pyta, co mówią o mnie ludzie? Spróbujmy Mu to powiedzieć, jak to jest, jakie dzisiaj panują o Jezusie poglądy. Takie no, różne myśli słyszymy, różne rzeczy, możemy wywnioskować różne rzeczy. Spróbujmy się postawić bardzo mocno w tych uczniach i odpowiedzieć Jezusowi. I to pierwszy punkt. I to pierwszy punkt, w którym może się też zrodzić jakaś taka modlitwa, czy jakieś takie rozumienie, czy ja na bazie tych wszystkich ludzkich opinii o Jezusie jakoś jestem w tym nurcie razem z tymi ludźmi, czy stoję gdzieś obok, mam trochę inne mniemanie, inną opinię o Jezusie, nie? I drugi punkt, a ty co o mnie myślisz? Albo kim dla ciebie jestem? Spróbujmy sobie wyobrazić Jezusa, który staje też naprzeciwko i pyta, Jacek, albo pada tu twoje imię, kim ja dla ciebie jestem? I nie bójmy się tego, żeby to pytanie brzmiało w nas. Brzmiało i brzmiało, i brzmiało tyle czasu, ile potrzebuje sobie wybrzmieć. Może zrodzi się odpowiedź taka, że użyjesz jakichś słów. Może użyjesz słów takich jak Piotr, może użyjesz jakichś swoich. A może się okazać, że będziesz, nie wiem, 20 minut trwał w tej modlitwie tylko z tym pytaniem, przyjmując je. I stojąc w takiej postawie, że w sumie to trudno udzielić odpowiedzi, bo albo będzie za mała, bo albo będzie na wyrost. Nie wiem, no po prostu pozwól sobie być wobec tego pytania, usłyszeć to pytanie całym sobą i być wobec tego pytania takim, jakim jesteś, bez żadnego kombinowania. Nic tutaj nie trzeba wymyślać, wystarczy być. Moi drodzy, i to koniec. Tutaj już nie ma więcej punktów do tej modlitwy. Tylko zostańmy z tym pytaniem i jak w każdej medytacji ignacjańskiej na koniec jest czas na rozmowę z Jezusem, to zobacz, czy chcesz porozmawiać z Jezusem o tej twojej odpowiedzi, może o tym, co On chce ci powiedzieć w tej sytuacji. Ja chcę tylko powiedzieć, wolna przestrzeń. Wejdź w tę wolną przestrzeń dialogu z Jezusem w tym momencie. Bez żadnego schematu. Z serca do serca. Można zakończyć też tę modlitwę modlitwą Ojcze Nasz, jakby razem z Jezusem, który w ten sposób też uczy swoich uczniów się modlić. Kochani, na ten czas modlitwy i spotkania z tym Słowem przyjmijcie teraz Boże
błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Zostańcie w pokoju Chrystusa. Pamiętajcie też o tym, żeby nasz kanał subskrybować, wysłać do kogoś, udostępnienie o tym, z tym materiałem, o kimś, komu wiecie, że może się przydać taki dokładnie takie słowo. Dajcie też kciuka w górę, czy jakiś komentarz napiszcie. I kochani, przed nami jest cała druga część Ewangelii Marka. Po tym wyznaniu uczniów pójdziemy dalej w to wszystko, co się tam wydarzyło, więc jesteśmy na półmetku tej przygody ze świętym Markiem. Dobrze, że jesteście i mam nadzieję, że do zobaczenia.